Wspólnie z starostwem powiatowym w Sokółce realizowaliśmy tą inwestycję drogową. To jest odcinek Sidra - Zalesie o długości 7 km. Wartość inwestycji 5 milionów 700 tysięcy. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,7 miliona złotych. Wspólnie ze starostwem dołożyliśmy w granicach 1 600 tysięcy. Także ten odcinek został zrealizowany, służyć będzie mieszkańcom, poprawi komfort jazdy, bezpieczeństwo i uważam, że mieszkańcy są z tego bardzo zadowoleni. Szczególną satysfakcję zajmując się tymi sprawami, także lobbując na rzecz budowy takich dróg jak ta właśnie tutaj Sidry do Zalesia, która powstała ze środków unijnych tutaj dzielonych już na poziomie krajowym. To czym się zajmuję, to właśnie łączy w sobie świat nauki i świat sfery publicznej. To pozwala taki efekt synergii stworzyć i dać ten pozytywny impuls do działań na rzecz naszego regionu, do działań na rzecz ciągnięcia tu jak największych środków na rozwój infrastrukturalny. O, chyba pierwszy samochód przejechał przez nowo otwartą drogę.